Dobry wieczór, Marcelina Bociek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody, która w najbliższym czasie będzie bardzo ładna. Nadchodząca noc na Kujawach i Pomorzu będzie pogodna, na niebie wiele rozpogodzeń, aż do zupełnie bezchmurnego nieba. Jednak uważajmy, bo w drugiej części nocy występować mogą gęste zamglenia, które ograniczać będą widoczność. Dodatkowo na termometrach nieustannie dość niskie wartości w naszym województwie. Od 2 do maksymalnie 3 stopni Celsjusza. Spodziewajmy się również porannych, przygruntowych przymrozków. Jutro na Kujawach i Pomorzu pogodnie, na niebie dużo słońca. Aura będzie zbliżona do tej dzisiejszej. Na termometrach jednak maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Oczywiście nie musimy spodziewać się opadów. W kraju noc również będzie pogodna we wszystkich regionach Polski, jednak na termometrach dość niskie wartości, od 2 do 4 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Nieco cieplej na północnym zachodzie, w okolice Szczecina 5 stopni Celsjusza, z kolei na krańcach wschodnich, a także południowym wschodzie nieco chłodniej, 1,0 do nawet minus 2 stopni Celsjusza. I we wszystkich regionach należy spodziewać się porannych, przygruntowych przymrozków. Jutro w całej Polsce pogodnie, słonecznie, na niebie wiele rozpogodzeń, w wielu miejscach będzie zupełnie bezchmurnie. Na termometrach 10 do 11 stopni na przeważającym obszarze, cieplej na krańcach zachodnich od 12 do 13 nawet stopni Celsjusza, z kolei niezmiennie najchłodniej na krańcach wschodnich, tutaj 8 do maksymalnie 9 stopni. Stopni Celsjusza, nieco chłodniej też na przedgórzu, tam w Zakopanem, w okolicach 8 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne jutro będzie nieznacznie spadać, na barometrach w okolicy południa 1022 hektopaskale. A ja żegnam się z Państwem, życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia.